ukochane kandydatki na księżniczki, na boginie, na cudowne kobiety, o których marzy każdy prawdziwy mężczyzna. Niedawno zdarzyło mi się dyskutować z pewną dobrze sytuowaną, bardzo wykształconą, niezwykle mądrą kobietą na temat związków uczuciowych, czyli jej związku między jej wspaniałym mężczyzną, no i nią. I dowiedziałem się, że ona, ponieważ jest wspaniałą kobietą, to żadnych rad już nie potrzebuje. Ona dobrze wie, co ma zrobić, gdyż intuicja jej podpowiada, jak należy się zachować, żeby ten związek się dobrze rozwijał. Zdziwiłem się, czemu wcześniej jej ta intuicja nie podpowiadała i ten związek jej się dobrze nie rozwijał. A dowiedziałem się bardzo szybko, że ona się nie słuchała intuicji, natomiast od teraz ona się będzie słuchać intuicji i teraz ten związek będzie się cudownie rozwijał, gdyż ona wie, już wie, jakie, wcześniej też wiedziała, ale teraz nie dość, że wie, jakie są potrzeby faceta, to również wie, jakie są jej potrzeby. Jeżeli ona rezygnuje ze swoich potrzeb lub je ogranicza, lub jej zachowanie powoduje, że facet ogranicza swoje potrzeby, realizację swoich potrzeb, to ten związek dlatego się nie bardzo układa. Natomiast ona już teraz wie, że najważniejsze jest przestrzeń. Przestrzeń jest najważniejsza, jak również świadomość tego, co należy robić, a ona już jest świadoma tego, co ma robić, ponieważ intuicja jej podpowiada i to, co podpowiadała do tej pory, to też była intuicja, tylko że to była jakaś inna intuicja, która źle jej podpowiadała, no teraz ta intuicja, która dostała przestrzeń do podpowiadania, teraz ta intuicja podpowiada właściwie i związek się rozwija w tym kierunku, że dają sobie jak najwięcej przestrzeni i jak najmniej spędzają ze sobą razem czasu, żeby się nie irytować. Przyznaję, że jak tak dalej pójdzie, to będzie to idealny związek, idealny, nie będzie miał dużo wspólnego ze związkiem, ale będzie idealny. Ponieważ, kochani, ponieważ jeżeli wcześniej nam intuicja nie podpowiedziała, a myśmy się jej słuchali lub podpowiadała niewłaściwie, to, że tym razem intuicja nam powie właściwie, jest równie prawdopodobne jak to, że ona nam podpowie niewłaściwie, my się nie posłuchamy i wszystko będzie w jak najlepszym porządku.